Rozdział pierwszy Jak wygnaniec powrócił do swojego narodu. Następnego ranka zastałem dowódcę armii w drodze do Doulenc. Przejąć dywizję, powiedział. Oczywiście. Obawiam się, że niewiele z niej zostało. Powiem Carrowi, żeby skontaktował się z dowództwem korpusu, kiedy je znajdzie. Będziesz musiał opiekować się resztkami ponieważ nie można ich jeszcze wyciągnąć, nie przez dzień lub dwa. Na litość boską, Hannaj, są części naszej linii, które utrzymujemy z chłopcem i mężczyzną. Musisz wytrzymać, aż Francuzi mi przejmą kontrolę. Nie trzymamy się już na powiekach, tylko na rzęsach. A co z pozycjami, na których można się wycofać, Sir? Zapytałem. Robimy. Co w naszej mocy, ale mamy za mało ludzi, by je przygotować. Otworzył mapę. Tam kopiemy linię, i tam. Jeśli uda nam się utrzymać ten kawałek przez dwa dni, będziemy mieli dobrą linię spoczywającą na rzece. Ale możemy nie mieć czasu. Potem opowiedziałem mu o Blenkironie, o którym oczywiście słyszał. Był jednym z największych inżynierów w Stanach i ma świetne oko do terenu. Jakoś sobie poradzi, jeśli pozwolisz mu pomóc w tej pracy. Bardzo dobrze, powiedział i napisał zlecenie. Zanieś to do Jaksa, a on załatwi tymczasową prowizję. Twój człowiek może znaleźć mundur gdzieś w Amiens? Następnie udałem się do obozu i stwierdziłem, że Ivery przybył na miejsce. Więzień nie sprawiał kłopotów, Sir, zameldował Hamilton. Ale jest trochę drażliwy. Mówią, że Irmanom dobrze się powodzi a ja mówiłem mu, że powinien być dumny ze swojego ludu. Ale nie był zbyt zadowolony. Trzy dni przyniosły Iweremu przemianę. Twarz, niegdyś chłodna i opanowana, była teraz wyostrzona jak u upolowanego zwierzęcia. Jego wyobraźnia żerowała na nim i mogłem sobie wyobrazić jej tortury. On który zawsze był na szczycie, kierując maszyną, teraz był tylko trybikiem w niej. Nigdy w życiu nie był kimś innym niż potężnym, teraz był bezsilny. Znajdował się w trudnym, nieznanym świecie, w uścisku czegoś, czego się obawiał i czego nie rozumiał, pod dowództwem ludzi, którzy w żaden sposób nie byli podatni na jego perswazję. Wyglądało to tak, jakby dumny i znęcający się menedżer został nagle zmuszony do pracy w oddziale marynarzy, a nawet gorzej, ponieważ odczuwał fizyczny strach przed tym, co go czeka. Zaapelował do mnie. Czy Anglicy torturują swoich więźniów? Zapytał. Pobiłeś mnie. Przyznaję to i błagam o litość. Uklęknę, jeśli chcesz. Nie boję się śmierci. Na swój własny sposób. Niewielu ludzi boi się śmierci. Na swój własny sposób. Dlaczego mnie poniżasz? Jestem dżentelmenem. Nie tak, jak my to definiujemy, powiedziałem. Szczęka mu opadła. Co zamierzasz ze mną zrobić? Wykrztusił. Byłeś żołnierzem, powiedziałem. Zobaczysz trochę walki. Z szeregów. Nie będzie brutalności, będziesz uzbrojony. Jeśli zechcesz się bronić, będziesz miał takie same szanse na przeżycie jak ludzie wokół ciebie. Być może słyszałeś, że twoi rodacy mają się dobrze. Możliwe nawet, że wygrają bitwę. Jaka była twoja prognoza dla mnie? A więc za dwa dni, a Beville za trzy Cóż, jesteście trochę opóźnieni, ale i tak dobrze wam idzie. Powiedziałeś mi. Że byłeś głównym architektem tego wszystkiego i będziesz miał szansę to zobaczyć, być może uczestniczyć w tym z drugiej strony. Czy to nie przemawia do Twojego poczucia sprawiedliwości? Jęknął i odwrócił się. Nie miałem dla niego więcej litości niż dla czarnej mamby, która zabiła mojego przyjaciela, a teraz przykuła go do rozszczepionego drzewa. Co dziwne, Wake też nie. Gdybyśmy zastrzelili i Weryego Anton, jestem pewien, że Lek nazwałby nas mordercami. Teraz całkowicie się z tym zgadzał. Jego namiętna nienawiść do wojny sprawiała, że cieszył się, iż główny prowoder wojny powinien dzielić jej grozę. Dziś rano próbował mnie przekonać. Powiedział mi, twierdził, że jest po mojej stronie i mówił to samo, co ja mówiłem w zeszłym roku. Zrobiło mi się wstyd za niektóre z moich poprzednich występów, gdy usłyszałem, jak ten łajdak je naśladuje. A tak przy okazji, Hannaj, co zamierzasz ze mną zrobić? Dołączysz do mojego personelu. Jesteś solidnym facetem i nie mogę się bez ciebie obejść. Pamiętaj, że nie będę walczył. Nie będziesz o to proszony. Próbujemy powstrzymać falę. Która pragnie stoczyć się do morza. Wiesz, jak zachowują się boche w okupowanym kraju, a mary jest mięs? Na tę wiadomość zacisnął usta. Nadal zaczął. Mimo wszystko, powiedziałem, nie proszę cię, byś porzucił jedną ze swoich błogosławionych zasad. Nie musisz strzelać, ale pragnę człowieka. Który będzie dla mnie wykonywał rozkazy, bo nie mamy już linii, tylko mnóstwo plam jak rtęć. Pragnę mądrego i odważnego człowieka do tej roboty, a wiem, że ty się nie boisz. Nie, powiedział. Nie sądzę, żebym się bał. Cóż, jestem zadowolony. Odwiozłem Blenkirona samochodem do kwatery głównej korpusu, a po południu sam wyruszyłem w drogę. Znałem każdy centymetr kraju, wzniesienie na wschód od Amiens, rzymską autostradę biegnącą prosto jak strzała do Esty bagniste laguny Somme i ten szeroki pas ziemi zniszczony przez bitwę między Dompierre i Peronne. Przyjechałem tędy do Amiens w styczniu, ponieważ byłem na tej linii przed wyjazdem do Paryża, a wtedy było to spokojne miejsce, z chłopami uprawiającymi swoje pola, nowymi budynkami wznoszonymi na starym polu bitwy cieślami zajętymi dachami chałup i ledwie wagonem transportowym na drodze, który przypominałby o wojnie. Teraz główna trasa była zakorkowana jak droga Alberta, gdy bitwa nad Somą rozpoczęła się po raz pierwszy, żołnierze wchodzący i schodzący, ci ostatni w ostatnim stadium zmęczenia, nieustanny ruch karetek pogotowia w jedną stronę i wozów z amunicją w drugą, ruchliwe samochody sztabowe próbujące przedrzeć się przez masę sznury koni armatnich, kawalerii i gdzie nie niebieskie francuskie mundury. Wszystko to widziałem już wcześniej, ale jedna rzecz była dla mnie nowa. Małe wiejskie wozy z kobietami o smutnych twarzach i zakłopotanymi dziećmi w środku oraz stosami domowych plonów pełzły na zachód lub czekały u drzwi wiosek. Obok nich wędrowali starsi mężczyźni i chłopcy, przeważnie w swoich niedzielnych strojach, jakby szli do kościoła. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego widoku, ponieważ nigdy nie widziałem wycofującej się Armii Brytyjskiej. Tama, która zatrzymywała wody, pękła, a mieszkańcy doliny próbowali ocalić swoje żałosne skarby. Nad wszystkim, koniem i człowiekiem, wozem i taczką, drogą i polem, unosił się biały marcowy pył. Niebo było błękitne jak w czerwcu. W zagajnikach krzątały się małe ptaki. A w zakamarkach opuszczonych ogrodów dostrzegłem pierwsze fiołki. Wkrótce, gdy wspięliśmy się na wzniesienie, dotarły do nas odgłosy działu. To również było dla mnie nowością, ponieważ nie było to zwykłe bombardowanie. Dźwięk ten miał w sobie coś szczególnego, coś poszarpanego, nierównego, przerywanego, czego nigdy wcześniej nie słyszałem. Był to znak otwartej wojny i toczącej się bitwy. W peronne, z którego po raz drugi uciekli nowo przybyli mieszkańcy. Bitwa zdawała się być u bram. Tam otrzymałem wieści o mojej dywizji. Znajdowała się ona dalej na południe, w kierunku ST, Christ. Przedarliśmy się przez kiepskie drogi do miejsca, w którym, jak sądzono, znajdowała się jej kwatera główna, podczas gdy głos dział stawał się coraz głośniejszy. Okazało się, że to działa innej dywizji. Która była zajęta przygotowywaniem się do przeprawy przez rzekę. Potem zapadła ciemność, a podczas gdy samoloty leciały na zachód ku zachodzącemu słońcu, na wschodzie było jeszcze bardziej czerwono, gdzie nieustanne błyski wystrzałów bladły na tle wściekłego blasku płonących hałd. Widok odznaki na masce szkockiego fizyliera sprawił, że się zatrzymałem, a mężczyzna okazał się należeć do mojej dywizji. Pół godziny później przejmowałem dowodzenie od odciążonego Mastertona w ruinach czegoś, co kiedyś było fabryką buraków cukrowych. Ku mojemu zaskoczeniu znalazłem tam Lefroya. Boche trzymali go w niej woli przez dokładnie osiem godzin. W tym czasie był tak zainteresowany obserwowaniem sposobu, w jaki wróg radzi sobie z atakiem, że zapomniał o nieszczęściach swojej pozycji. Z bluźnierczym podziwem opisywał niekończące się koło, po którym porusza się zaopatrzenie i oddziały rezerwowe, ciszę, płynność i doskonałą dyscyplinę. Potem zdał sobie sprawę, że jest jeńcem i nie jest ranny, i oszalał. Będąc wybitnym bokserem wagi ciężkiej, posłał swoich dwóch strażników do rowu. Uniknął kolejnych strzałów i znalazł schronienie w cieniu płonącego składowiska amunicji, gdzie jego prześladowcy wahali się, czy podążyć za nim. Następnie spędził niespokojną godzinę, próbując przedrzeć się przez linię posterunków, które, jak sądził, należały do Bocheńczyków. Dopiero podsłuchując wymianę przysiąg w akcentach Dandi, zdał sobie sprawę, że to nasi. Powrót Lefroja był pocieszający. Ponieważ był one zarówno wytrzymały, jak i zaradny. Okazało się jednak, że miałem dywizję tylko na papierze Miała ona siły brygady, brygady batalionów, a bataliony kompanii. Nie jest to miejsce na opisywanie historii następnego tygodnia. Nie mógłbym jej napisać nawet gdybym pragnął, bo jej nie znam. Gdzieś tam był plan, który można znaleźć w książkach historycznych. Ale u mnie był to pusty chaos. Rozkazy przychodziły, ale na długo przed ich nadejściem sytuacja się zmieniała, a ja nie mogłem ich wykonać bardziej niż polecieć na księżyc. Często traciłem kontakt z dywizjami na obu flankach. Informacje docierały do nas nieregularnie i przez większość czasu martwiliśmy się bez nich. Słyszałem, że jesteśmy pod dowództwem Francuzów. Najpierw mówiono, że to Foch a potem Fajolle, którego spotkałem w Paryżu. Ale wyższe dowództwo wydawało się oddalone o milion mil, a my byliśmy zdani na nasz rozsądek. Mój problem polegał na tym, by wycofywać się jak najwolniej, a jednocześnie nie zwlekać zbyt długo, ponieważ odwrót był konieczny, a boche każdego ranka wysyłali nowe dywizje. Był to rodzaj wojny bardzo odległy od starych bitew okopowych. A ponieważ nie nauczono mnie niczego innego, musiałem wymyślać zasady na bieżąco. Patrząc wstecz, wydaje się cudem, że ktokolwiek z nas wyszedł z tego cało. Tylko łaska Boża i niezwykły hart ducha brytyjskiego żołnierza pozwoliły Hunowi blefować i powstrzymały go przed przedarciem się przez wyłom do Abbeville i Morza. Nie byliśmy lepsi niż zasłona przeciw komarom zatknięta w drzwiach. By powstrzymać dalszy atak rozwścieczonego byka. Dowódca armii miał rację, trzymaliśmy się na rzęsach. Musieliśmy być najsłabszą częścią całego frontu, ponieważ utrzymywaliśmy linię, która nigdy nie była krótsza niż dwie mile, a często, jak sądziłem, była bliższa pięciu i nie było dla nas nic w rezerwie poza kilkoma oddziałami kawalerii, które ganiały po całym polu bitwy pod niejasnymi rozkazami. Na szczęście dla nas Boche się pomylił. Być może nie znał naszego stanu, ponieważ nasi lotnicy byli wspaniali i nigdy nie widzieli samolotu Boche nad naszą linią w dzień, chociaż bombardowali nas wesoło w nocy. Gdyby sprawdził nasz blef, byłoby po nas, ale główne siły skierował na północ i południe od nas. Na północy mocno naciskał na trzecią armię. Ale na północ od Bapaume został mocno pobity przez gwardię i nie mógł zrobić żadnego postępu po raz. Na południu nacierał na kolej paryską i dolinę Oise, ale tam dotarły rezerwy Petaina i Francuzi mi stawili szlachetny opór. Nie żeby nie walczył ciężko w centrum, gdzie się znajdowaliśmy, ale nie miał swoich najlepszych oddziałów, a gdy dotarliśmy na zachód od zakrętu Somme, wyprzedził swoje ciężkie działa. Mimo wszystko było to dość desperackie zadanie, ponieważ nasze flanki cały czas się cofały, a my musieliśmy dostosowywać się do ruchów, których mogliśmy się tylko domyślać. W końcu znajdowaliśmy się na bezpośredniej drodze do Amiens i to do nas należało powolne ustępowanie, aby dać Haigowi i Petainowi czas na zdobycie wsparcia. Byłem skąpcym, jeśli chodzi o każdy jard ziemi, ponieważ każdy jard i każda minuta były cenne. Tylko my staliśmy między wrogiem a miastem, a w mieście była Mary. Jeśli pytasz mnie o nasze plany, nie mogę ci powiedzieć. Co godzinę miałem nowy. Dostawałem instrukcje z korpusu, ale, jak już mówiłem, zwykle były nieaktualne, zanim do mnie dotarły, a większość taktyk musiałem wymyślać sam. Miałem proste zadanie i, aby je wykonać, musiałem użyć metod, na które pozwolił mi Wszechmogący. Prawie nie spałem, mało jadłem, byłem w ruchu dzień i noc, ale nigdy w życiu nie czułem się tak silny. Wydawało mi się, że nie mogę się zmęczyć i, co dziwne, byłem szczęśliwy. Jeśli człowiek skupia się na jednym celu, nie ma czasu na zmartwienia. Pamiętam, że w tamtych czasach wszyscy byliśmy bardzo delikatni i łagodni. Lefroj, którego język słynął z ostrego języka, teraz gruchał jak gołębica. Żołnierze byli na nogach, ale stali jak skały. Mierzyliśmy się z końcem świata, a to usztywnia człowieka. Dzień po dniu obserwowaliśmy ten sam spektakl. Utrzymywałem chwiający się front za pomocą linii wysuniętej, która opóźniała każdy nowy atak do czasu, aż mogłem się zorientować. Miałem specjalne kompanie do kontrataków w wybranych punktach, kiedy pragnąłem czasu na wycofanie reszty dywizji. Myślę, że musieliśmy stoczyć ponad tuzin takich małych bitew. Cały czas traciliśmy ludzi, ale wróg nie robił większych przywrotów, choć zawsze był na krawędzi jednego z nich. Patrząc wstecz, wydaje się, że było to pasmo cudów. Często byłem w jednym końcu wioski, podczas gdy boche był w drugim. Nasze baterie były zawsze w ruchu, a praca strzelców była godna pochwały. Czasami byliśmy zwróceni na wschód, czasami na północ, a raz w najbardziej krytycznym momencie na południe, ponieważ nasz front falował i powiewał jak flaga na maszcie. Dzięki Bogu wróg uciekał od swojego wielkiego silnika, a jego zwykłe oddziały były zmęczone i słabej jakości. Wstrzymałem oddech, gdy pojawiły się jego świeże bataliony uderzeniowe. Miał pogańską ilość karabinów maszynowych i pięknie ich używał. Och, chylę czoła przed występem Bohea. Robił to, co my próbowaliśmy robić pod sommą, a Arras, i i mniej więcej mu się to udawało. A powodem było to, że szedł po zwycięstwo z łysą głową. Ludzie, jak już wspomniałem, byli cudownie wytrwali i cierpliwi w najcięższych próbach. Jakie mogą przejść żołnierze? W dywizji miałem wszystkie rodzaje, starą armię, nową armię, terytorialsów, i nie można było wybierać między nimi. Walczyli jak Trojanie, a brudni, zmęczeni i głodni, wciąż znajdowali odrobinę humoru w swoich cierpieniach. Był to dowód na to, jak bardzo ludzka natura jest rozsądna. Ale był z nami jeden człowiek, który nie był zdrowy na umyśle. W tamtych dni od czasu do czasu widziałem Iwery Ego. Musiałem być wszędzie o każdej porze i często odwiedzałem tę resztkę szkockich fizlierów, do której wcielono najsubtelniejszy umysł w Europie. On i jego opiekunowie nigdy nie pełnili służby na posterunkach ani nie brali udziału w kontratakach. Byli częścią masy, której jedynym zadaniem było dyskretne wycofanie się, było to dziecinnie proste dla Hamiltona, który był poza domem od czasu Mons, a Amos, po jednym dniu przyzwyczajania się do tego, pogrążył się w swojej ponurej filozofii i raczej się nią cieszył. Nie można było zaskoczyć Amosa bardziej niż Turka. Ale człowiek z nimi, którego nigdy nie opuścili, to była inna sprawa. Przez pierwszą chwilę relacjonował Hamilton, myśleliśmy, że jest głupi. Na każdy pocisk, który się zbliżał, skakał jak młody koń. A ten gaz. Musieliśmy zawiązać mu maskę, bo miał ręce bez poduszek. Zdarzały się chwile, kiedy nie można mu było przeszkodzić w staniu i mówieniu do siebie, mimo że kule pluły. Był tak zwany zdemoralizowany. W pewnym momencie poczuł się tak, jakby nic nie słyszał ani nie widział. Robił, co mu kazaliśmy, a kiedy go wypuściliśmy, Usiadł i podziękował. Tak się wita. Dziwna sprawa, Sir, ale Gairmanowie nie mogą go trafić. Ja cały czas wytrząsam kulę z kolan i mam dziurę w ramieniu, a Andra dostał taki cios w plaszkę, że powaliłby każdego, kto nie miałby głowy jak palec. Ale, panie, więzień się nie boi. Nasi chłopcy się go boją. Pewien Irlandczyk powiedział mi, że ma złe oko, a ty sam widzisz? Że nie jest chytry. Zobaczyłem, że jego skóra stała się jak pergamin, a oczy były szkliste. Chyba mnie nie rozpoznał. Czy przyjmuje posiłki? Zapytałem. Nie je nic, ale jest bardzo spragniony. Nie można go trzymać z dala od męskich butelek z wodą. Bardzo szybko uczył się znaczenia tej wojny, którą tak pewnie prowadził. Wierzę. Że jestem miłosiernym człowiekiem, ale patrząc na niego, nie czułem śladu litości. Zaprzeczał dziwactwu, które przygotował dla innych. Pomyślałem o Scudderze, o tysiącach przyjaciół, których straciłem, o wielkich morzach krwi i górach smutku, jakie ten człowiek i jemu podobni zgotowali światu. Kątem oka widziałem długie grzbiety nad Combles i Longueval które sól ziemi zdobyła i które znów znalazły się pod kopytami bochełów. Myślałem o rozproszonym mieście za nami i o tym, co ono dla mnie znaczyło, a także o słabej, żałośnie słabej osłonie, która stanowiła całą jego obronę. Pomyślałem o niecnych czynach, które sprawiły, że niemieckie imię cuchnęło na lądzie i morzu, a których on był głównym sprawcą. A potem byłem zdumiony naszą wyrozumiałością. Oszalałby, a szaleństwo było dla niego bardziej przyzwoite niż rozsądek. Miałem jeszcze jednego mężczyznę, którego nie można było nazwać normalnym, a był nim Wake. Był przeciwieństwem szoku, jeśli mnie dobrze zrozumiano. Nigdy wcześniej nie znajdował się pod ostrzałem, ale nie dawał tego po sobie poznać. Wiedziałem to samo o innych mężczyznach i zazwyczaj kończyli, zwijając się w kłębek. Bo to nie jest naturalne, że pięć czy sześć stóp ludzkiego ciała nie powinno bać się tego, co może je torturować i zniszczyć. Naturalną rzeczą jest być zawsze trochę przestraszonym, tak jak ja, ale wysiłkiem woli i uwagi starać się o tym zapomnieć. Ale Wake najwyraźniej nigdy się nad tym nie zastanawiał. Nie był głupi, tylko obojętny. Chodził z uśmiechem na twarzy, uśmiechem zadowolenia nawet okropności, a mieliśmy ich mnóstwo, nie miały na niego wpływu. Jego oczy, które kiedyś były gorące, miały teraz ciekawą, otwartą niewinność, jak oczy Pitera. Byłbym szczęśliwszy, gdyby był trochę roztrzęsiony. Pewnej nocy, po ciężkim dniu pełnym niepokoju, rozmawiałem z nim, paląc w czymś, co kiedyś było francuską ziemianką. Był dla mnie dodatkowym prawym ramieniem i powiedziałem mu o tym. To musi być dla ciebie dziwne doświadczenie, powiedziałem. Tak, odpowiedział, to bardzo wspaniałe. Nie sądziłem, że człowiek może przez to przejść i zachować rozsądek, ale wiem wiele rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem. Wiem, że dusza może się odrodzić bez opuszczania ciała. Wpatrywałem się w niego, a on kontynuował, nie patrząc na mnie: Nie jesteś klasycznym uczonym, Hanaj? W starożytnym świecie istniał dziwny kult Magna Mater, wielkiej matki. Aby wejść w jej misteria, wyznawca przechodził przez kąpiel krwi, myślę, że właśnie przechodzę przez te kąpiel. Myślę, że tak jak wtajemniczony będę, Renatum inna eternum, odrodzony w wieczności. Poradziłem mu, aby się napił, ponieważ ta rozmowa mnie przeraziła. Wyglądało na to, że staje się tym, co szkoci nazywają fej. Lefroj zauważył to samo i zawsze o tym mówił. Sam był dzielny, jakbyk i miał bardzo podobny rodzaj odwagi, ale waleczność łajka go niepokoiła. Nie mogę go zrozumieć: powiedział mi, zachowuje się tak, jakby jego umysł był zbyt zajęty czymś lepszym, by przejmować się działami bohea. Nie podejmuje głupiego ryzyka. Nie mam tego na myśli, ale zachowuje się tak, jakby ryzyko nie miało znaczenia. To upiorne widzieć, jak robi notatki spokojną ręką, gdy pociski spadają jak grat, a my wszyscy myślimy, że każda minuta jest naszą ostatnią. Musi pan z nim uważać, Sir. Jest dla nas zbyt cenny, by go oszczędzać. Lefroi miał rację, bo nie wiem, co bym bez niego zrobił? Najgorszą częścią naszej pracy było utrzymywanie kontaktu z flankami i właśnie do tego używałem Łejka. Pokonywał teren, jak mechtroper, czasem na zardzewiałym rowerze, częściej pieszo i nie można go było zmęczyć. Zastanawiam się, co inne dywizje myślały o tym brudnym szeregowcu, który był naszym głównym środkiem komunikacji. Wcześniej nie wiedział nic o sprawach wojskowych ale załapał, jak się walczy, jakby się do tego urodził. Nigdy nie oddał strzału, nie nosił broni, a jedyną bronią, jak jej używał, był jego mózg. I były one najlepsze z możliwych. Nigdy nie spotkałem oficera sztabowego, który byłby tak szybki w ocenie sytuacji. Włożył wiele wysiłków w ten biznes, a talent pierwszej klasy nie jest powszechny nigdzie indziej. Pewnego dnia przyszedł do mnie oficer z sąsiedniej dywizji. Skąd, u licha, wytrzasnąłeś tego łejka zapytał. To osoba odmawiająca służby wojskowej ze względów sumienia i nie biorąca udziału w walkach – odpowiedziałem. W takim razie życzyłbym sobie, żebyśmy mieli w tym pokazie więcej takich osób. To jedyny człowiek, który wie cokolwiek o tej błogosławionej bitwie. Mój generał wysyła ci o nim wiadomość. Nie ma potrzeby, odpowiedziałem ze śmiechem. Znam jego wartość. To mój stary przyjaciel. Używałem Wake'a jako łącznika z kwaterą główną korpusu, a zwłaszcza z Blenkironem. Mniej więcej szóstego dnia pokazu zaczynałem być zdesperowany. To nie mogło trwać wiecznie. Byliśmy teraz wiele mil z tyłu. Za starą linią sapostro w 17, a ponieważ oparliśmy jedną flankę na rzece, bezpośrednia sytuacja była nieco łatwiejsza. Straciłem jednak wielu ludzi, a ci, którzy pozostali, byli ślepi ze zmęczenia. Duże wybrzuszenia wroga na północy i południu zwiększyły długość całego frontu i musiałem rozdzielić moje szczupłe szeregi. Boche wciąż nacierał, choć jego impet był mniejszy. Gdyby wiedział, jak niewiele może go powstrzymać na moim odcinku, mógłby wykonać pchnięcie, które doprowadziłoby go do amiens. Tylko wspaniała praca naszych lotników uniemożliwiła mu zdobycie tej wiedzy, ale nie mogliśmy utrzymywać tajemnicy w nieskończoność. Pewnego dnia nadleciałby samolot wroga i wystarczyłby tylko nowy batalion szturmowy lub dwa, by nas rozproszyć. Pragnąłem dobrze przygotowanej pozycji, z solidnymi okopami i porządnym okablowaniem. Przede wszystkim pragnąłem rezerw, rezerw. To słowo cisnęło mi się na usta przez cały dzień i nawiedzało moje sny. Powiedziano mi, że Francuzi mają nas odciążyć, ale kiedy? Moje raporty do kwatery głównej korpusu były jednym długim wołaniem o więcej żołnierzy. Wiedziałem, że za nami jest przygotowana pozycja. Ale potrzebowałem ludzi, by ją utrzymać. Wake przyniósł wiadomość od Blenkirona. Czekamy na ciebie, Dick, napisał. I przygotowaliśmy dla ciebie całkiem niezły domek. Ten stary człowiek nie pracował tak ciężko od czasu, gdy w dziewięćdziesiąt dwa roku znalazł mieć w montanie. Wykopaliśmy trzy linie okopów i zrobiliśmy kupę ładnych redut, które chyba są dobrze rozplanowane. Bo nadzorował je sztaparmi, a nie są oni słabeuszami w tej dziedzinie inżynierii. Uśmiałbyś się, gdybyś zobaczył, jaką siłę roboczą zatrudniliśmy. Mieliśmy wszystkie rasy Dago i Chińczyków, a także kilku czarnoskórych serpea, którzy byli tak zajęci pracą, że zapominali o porze snu. Kiedyś uważano mnie za kierowcę niewolników, ale moje specjalne talenty nie były potrzebne przy tym pchaniu. Zamierzam odtąd przeznaczać dużo pieniędzy na misje zagraniczne. Odpisałem. Twoje okopy na nic się zdadzą bez ludzi. Na miłość boską zdobądź coś, co może utrzymać karabin. Mój los jest już skończony.